Cześć, witamy wszystkich miłośników wędkarstwa, a zarazem sympatyków kanału Fishing Way Channel. I niesympatyków również witamy. Słuchajcie, kolejny raz, jak widzicie, jestem z Jurkiem na rybach w tym roku. I znowu jesteśmy na tej miejscówce, co ostatnio, ponieważ rzeka idzie wysoka. Niestety nie da się ze spinningiem iść. I jest bardzo brudna. I jest bardzo brudna, płyną patyki, nie patyki, wiadomo, wszystko idzie rzeką, także w tym roku znowu te opady deszczu dają popalić. Rzeka na razie wyłączona z wędkowania. Także dzisiaj zasiadka i przyjechaliśmy w te same miejsce, tak jak mówię, ponieważ ostatnio tutaj się bardzo dużo działo. Mam nadzieję, że dzisiaj znowu się zadzieje. Co, Jurek? Ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Dokładnie. Tym razem połowimy rybki, a wędki nam nie będą odjeżdżały. My nie chcemy, żeby nam więcej odjeżdżały. Dokładnie, jak byście widzieli w poprzednim filmie, sprzęt mój pojechał, ale po prostu to już jest historia, zapomnijmy o tym. Już jest nowy kupiony, także, że jakoś to będzie. Mam nadzieję, że dzisiaj połowimy. Ja dzisiaj postanowiłem jedną na metodę, natomiast drugą wędkę sobie przygotowałem też na koszyczek. Zobaczymy. A Jurek, ty? No ja jak zwykle. Koszyczek? Koszyczek i feder. I feder będzie testował, bo mówi, że musi też wyczuć, jak się to łowi na tym. Tyle wstępu z naszej strony, a my, jak widzicie, powoli się tutaj rozkładamy. Mamy tego sprzętu coraz więcej, jak żeście widzieli. No i trzeba się rozłożyć i usiąść i poczekać na wspaniałe ryby. Niedługo będziemy musieli kupić przyczepę jak karpiarze, wiecie, bo to już normalnie zaczynamy mieć tyle sprzętu, bo to każdy podpowiada, kupcie sobie to, a kupcie tamto, jak jesteście na zasiadce i my tak kupujemy. Wiecie, jak każdy z nas lubimy te gadżety wędkarskie. No niestety. Dobra, kumpel, rozkładamy się i siadamy i próbujemy łowić. A wy obserwujcie, co się będzie działo. Siedzimy sobie tak z Jackiem. Dzisiaj zamieniliśmy się stanowiskami, wiecie, bo ostatnio mnie słabo szło. Jacek mówi, siądź na moim, on siadł, a ja siądę na twoim i pokażę ci, jak to idzie, nie? A idzie nam tak, że ani jemu, ani mnie nie idzie, nie? No w ogóle. Nawet powiem wam, no ta zmiana pogody może coś zrobiła, bo na coś zwalić musimy, nie? No bo na co będziemy zwalać? Tak. Dokładnie, tak jak Jurek mówi, trzeba na coś zwalić, ale rzeczywiście jest inny wiatr dzisiaj, w innym kierunku zaczęło dmuchać teraz. Zawsze wiał nam w plecy, a teraz wieje nam w twarz. Przed tym żeśmy mieli zawsze z południa wiatr, teraz mamy z północnego wschodu wiatr. I to jak na razie na tą chwilę, godzinę czasu, no w sumie godzinę siedzimy, to nie jest jeszcze aż tak strasznie długo. Bo wiadomo, na zasiadce to my tu mamy przewidziane aż do wieczora. Ale mówię, ostatnio mu szło ciężko. Ja mówię, dobra, dzisiaj się zamienimy, zobaczymy, czy to ma jakiś wpływ. Ani mnie, ani jemu. Nic. Jak na razie do tej pory. Zamiana nic niestety nie pomaga, jak się okazuje. To jest tak, jak wczoraj żeśmy robili taką relację zdjęciową z zawodów Stowarzyszenia Wędkarstwa Sportowego z Babiczoka. Mieli tam wiosenne zawody karpiowe, rzutowe. I też było. Z prawej chłopaki zrobili pierwsze miejsce. Z lewej od jednych panów drugie, nie? A oni siedzieli w środku i ani jednej ryby nie mieli, nie? To taka sama sytuacja jak my dzisiaj. No dokładnie, tak to jest, że wiecie, trzeba... Nie zawsze miejsce, które jest pewne, jak to się mówi, sklep rybny, to tak jakby dzisiaj towaru nie dowieźli do sklepu. No ale my się nigdy nie poddajemy, bynajmniej ja długo, ja mogę siedzieć cały dzień, słuchajcie, jak bez rybie, to bez rybie trudno, czasami bywa i tak, nie zawsze są ryby. No znaczy, wiecie, to nie jest takie całkowite bez ryby, bo te durnowate sumiki jak zwykle biorą. A no nie? to jakieś tutaj one mamy zawsze brania, biorą. Ale my tu liczymy na jakieś... To jest tak zwana dyżonna ryba, ryba król naszej wody. Tak, tego łowiska to on tu dominuje na tym łowisku i zawsze one tu są. Ale my tu liczymy, że będą ryby, no. Oby ta pogoda troszkę się... Ale no wiadomo, do wieczora to ona się jeszcze może 10 razy zmienić, bo wiadomo jak to jest z tą pogodą, nie? Raz jest tak, słoneczko, za godzinę przyjdzie co innego, no... Bynajmniej dzisiaj mówili, że nie będzie w końcu deszczu, bo mówię, nie ma dnia, żeby nie padało, nie ma dnia. I to ma też duży wpływ na ten. Tak, a ta temperatura wody znowu w nocy po 7-8 stopni, w dzień tylko 15 stopni, widzicie, siedzimy w polarach. Jak słońce wyjdzie, no to fajnie grzeje, jak jest na chwilę, to trzeba zdjąć polar, ale tak to znowu w cieniu, jak zajdzie za chmury, to znowu się trzeba ubrać, no bo nie jest za ciepło, no i tyle, no. Dobra,
będziemy... Pogadaliśmy trochę, no. Nie będziemy Was zanudzać. Bierzemy się do roboty, żeby coś tam było do pokazania. No dokładnie. Zobaczcie, jak Jurkowi odjeżdża. On ci już w ściny poszedł, chłopie. Mało spokojnie, ale bydle. No, ładna sztuka widać. Zobaczcie, ten kij na dół byś musiał, bo tu ta trzcina ani tak nie ma pola manewru, powiem szczerze. Mamy już tu przygotowane. O cholera jasna, gdzie on poszedł? No to... Mało, wróci. Żeby wrócił tylko. I zobaczcie, Jurek holował i ryba się mu spięła. Została taka łuska. I nie mamy tej ryby. No niestety. Ale był piękny klocek i to była piękna, duża ryba. Ale to było rybsko konkretne. Zobaczcie jeszcze raz, jaka łuska. To jest nie do uwierzenia. 10 minut holu i spina. Trudno. Niestety. Walczymy dalej. Zobaczcie. Jurek, ale ładny lechar. Ładny. Z 50. 3-4 cm to panie to ma. Ładny lechar. No. Jest twój panie. Idziemy na maty. Zobaczcie jaki. Uj, to jest ładny. Ładny leszek. Się rozbrykał cię po chlapie. Ile mierzyłeś go? 55 cm. Czekaj, ci zrobię foty. Schyl się. Znaczy nie mogę, bo... Raz, czekaj jeszcze raz. No, ładnie, czekaj. Chyba nam obiektyw zachlapał. To zaraz zrobimy. Ja go dam do podbielaka i wypuszczamy. I będziemy go tutaj wypuszczali. O. No. A już tam odpłynął. Słuchajcie, tak z Jurkiem siedzimy i kombinujemy jak koń pod górę, bo coś mało tych brań dzisiaj tutaj mamy na tej miejscówce. Jak słyszycie, wiatr wieje, tak. I to dosyć mocno cały czas. Warunki nam nie sprzyjają. No a żeśmy teraz co zrobili przerwę na posiłek, bo to już 15 po południu, to trzeba się posilić, żeby akumulatory załadować, jak się to mówi? Doładowani jesteśmy. Jeszcze rybka, żeby się doładowała na nasze tak. Zestawy, to by było fajnie. Kije mamy tutaj przed sobą, żebyście nie myśleli, wy nie widzicie, ale my tu obserwujemy szczytówki. Po kawie jesteśmy, mówię, po obfitym posiłku. No i teraz co? Teraz tylko duże ryby i możemy holować, nie? I tylko na to czekamy. No i tylko na to czekamy. Ale mogłyby być i te mniejsze, nie? Dokładnie. Tylko niepokoi mnie ten wiatr dzisiaj, kurczę. No cały czas dmucha dosyć silnie z takimi przerwami. Ta pogoda dzisiaj taka w kratkę, jak mówiłem na początku, też słoneczko jest, ale i chmur też nie brakuje. Natomiast zbyt silny wiatr jest. I coś ale tu. Mówiłem do Jacka, żeby w międzyczasie wsiadł do auta, wskoczył do sklepu rybnego, coś przywiózł, no bo normalnie nie, już nic. Skończ z tym sklepem rybnym, kurna, my tu. Musimy coś wyciągnąć, a do sklepu rybnego to może iść każdy. A na zasiadce, to wiesz, to trzeba czasu, tak jak my. Siedzimy dzisiaj, no powiem wam, do godziny, no to będzie w sumie 7 godzin naszej zasiadki dzisiaj. Jak wytrzymamy do tego czasu. Wytrzymamy, wytrzymamy. Jacek mówi, że koło 19 zaczął dopiero brać, no to musimy poczekać jeszcze. No ja myślę, że pod wieczór ten wiatr się uspokoi, bo na pewno słyszycie w kamerze, jak hula. To jest ten wiatr, a jak się uspokoi, powinno się uspokoić pod wieczór, z reguły tak jest.
to może wtedy ta ryba jeszcze odpali, bo wiadomo, teraz dzień jest długi, tak? Do godziny 9 do 21 jest dzień, bo wiadomo, to już czerwiec, jeszcze parę dni i będzie najdłuższy dzień roku, a później znowu polecimy w dół. Będziemy się zbliżali do końca sezonu. Jak to szybko przeleciało? Słuchajcie, no to jest chwila, moment. No i tak, i trzeba czekać na brania i mam nadzieję, że tutaj dzisiaj kolega się musi odkuć, bo on ostatnio... To nie chodzi o odkucie, wiecie, to chodzi o to, żeby coś się ruszyło, że człowiek powędkował, bo inaczej się siedzi. Sami wiecie dobrze, że całkiem, dokładnie, jest, całkiem jest inaczej, jak człowiek siedzi, od czasu do czasu coś zagra na tych naszych organkach i wtedy już jesteśmy zadowoleni. Tak to jest. I myślę, że jeszcze wam coś pokażę. U Jurka. Te lesze są, zobaczcie, jakie są pokaleczone. No rzeczywiście, one są... To nie jest pierwszy les, który wyciągamy. I one mają takie coś. No. Dobra, idę go wyhaczyć. Koń. Zobaczcie. Pomalutku. I wypuszczamy go. Mówię, że to jest szalony koń. Do Jacka, bo on tak jest agresywnie wypuszczany. Jurek tym razem na federalina ma. Ładny linek. Lina ma tym razem. Ale branie było piękne, panie Aszy. Ale zobaczcie, jaki ładny duży. No. Jaki puściutki. Tak. Ile tam mamy? 40 cm, ale ma ogon taki poszczelny. 40? Tak, 40 cm. Dajcie fotę, zrobię. Nie wiem, czy damy radę. Ja wiem, że go ciężko utrzymać, lina, bo to śliskie, ale chciałbym ci zrobić fotę, panie. On się wyszaleje, to będzie... Jeszcze jedną, poczekaj. Ma taki obszarpany bardzo mocno ogon. Piękny 40-centymetrowy linek. Ładny. Wypuściliśmy linka, który poszedł. Nie wiem, czy było widać, bo chyba za późno kamerę włączyłem. Na swojego federka ciągnie. Wehara. No i bardzo ładnie. Te szyki nam weszły. Trochę z początku mieliśmy problemy, ale trzeba było na nie poczekać trochę. No i Jacek ma ładnego leszcza, zobaczcie. Zaraz go odhaczy. I go wypuszczamy. Taki 45. Nawet nie mam, ale... I poszedł. Słuchajcie, jak zwykle będziemy kończyć tą dzisiejszą zasiadkę. Także na tym miejscu dzisiaj znów ryba wyjechała. No może tak nie wyjechała, jakbyśmy chcieli. A, no to... Ale trzeba powiedzieć, że konsekwencja dała wyniki. Dokładnie. Dzisiaj w tych ciężkich warunkach pogodowych, trzeba powiedzieć, bo jest bardzo duży wiatr ze wschodu. A wiecie jak, podobnie jak ryba, jak woda, wiatr raczej ze wschodu, to mówią, że ryba chodu. No ten wiatr nam przeszkadzał dzisiaj. Czasami były takie przerwy 5-7-minutowe, że się uspokajało i wtedy właśnie coś zaczęło się dziać. Brania. Jakieś drobne branka były. Tak, brania były. Natomiast jak tylko się większy wiatr zerwał, automatycznie się cisza zrobiła i koniec. Także Jurek się dzisiaj przełamał, jest zadowolony, jak widzicie, dzisiaj uśmiechnięty całkiem. Jacek to mnie, wiecie, zawsze lubi podłechtać tego.
No nie gadaj, bo ostatnio żeś miał trochę nos na kwintę, jak się to mówi, bo ci nie szło. No nie szło mi, bo ja mam wyjątkowo. Dzisiaj też wielkiej rewelki nie było, no ale dzisiaj coś przynajmniej się tam powiesiło na haczyku. A jak mówisz, no to co byśmy chcieli, to tego nie było, no ale ogólnie nie było też źle, nie? Bo czasami się przyjeżdża i siedzi się 3-4 dni bez ryby i też się wraca o kiju, jak się to mówi. No sami widzicie, zamiast na spinning, który był naszą domeną i zasiadka to był wyjątek, no niestety w tym roku nic nam nie idzie, ten spinning nie tylko nam, jest ciężko. No bo nie ma... O tą rybę, ta pogoda robi swoje. Nie ma warunków, no bo rzeka, my lubimy na rzece łowić, a rzeka cały czas idzie podniesiona, tak jak mówiłem, jest kicha jak na razie. Tylko obserwowaliśmy tutaj trzech czy czterech spinningistów, którzy chodzili w koło wody, a to jest łowisko No Kill, gdzie ta ryba na pewno jest i wiemy, że jest, bo ją widzimy nieraz i wam pokazujemy na filmach. Ale w tym roku jest bardzo słabo. Nie wiemy czemu, ale jest. No bo jest cały czas zimno, nie? Jak widzicie, człowiek od czasu do czasu na chwilę, jak słoneczko wyjdzie, zdejmie ten polar, ale to dosłownie na 5-6 minut i znowu się trzeba ubierać, bo jest chłodno. Dobra, mam nadzieję, że wam się spodobało. Jeżeli tak, to oczywiście proszę łapkę w górę, subskrybujcie kanał. No i widzimy się w następnym odcinku. Oczywiście nad wodą. Do zobaczenia nad wodą. Trzymajcie się. Cześć wam.